Sklep! Mogę kupić kija. Dobra, oznaczył mi się sklep, czyli tu mam shop i generalnie mogę tu kupić kija. Nie mylić z samochodem. Siemano, cześć, witam was w kolejnym odcinku z Geometry Dasha, serii, którą strasznie polubiłem ją głównie dzięki wam, bo naprawdę mocno się angażujecie i dzięki temu mogę ogrywać tak zróżnicowane i zaskakujące mnie niesamowite mapki. Dzisiaj doceniamy widzów YouTube'owych, a to dlatego, że pierwsza mapka, a prawdopodobnie i druga, jeszcze nie wiem, ale na pewno w najbliższym czasie pojawi się kilka mapek typowo, które zobaczyłem w komentarzach na YouTubie. Zapisałem je sobie, sprawdziłem, jesteśmy na streamie, te mapki będą ogrywane. Dzisiaj zaczynamy od Quarion. Sprawdźmy, czym ta mapa jest. Medium Demon, widać, że bardzo wysoko oceniana. Nie mogę się doczekać. Jakie śmieszne ziomeczki. To jest pojazd z R-Type'a? Albo przynajmniej podobny, trochę? Bardziej ten. Jak się nazywa ta gra, w której się zabija, w sensie szuka kosmity wśród nasz swoich. Among Us, właśnie, ta gra, dokładnie ta. Dobra, najpierw zrobię tak, bo ja zawsze muszę najpierw sprawdzić, bo ja gram na padzie, a tam nie mogę sobie zbindować też sterowania drugiego gracza. A, tu mam mapę. Mapę! Ja mam mapę! Okej. Dobra, czyli mam tu mapę, w razie czego mogę sobie sprawdzić mapę, ale tak to mam tylko... Okej, okay, P1. P2 lewo, prawo. I P2 jump. Może to później będzie, bo na razie mam tylko skok zwykły. Ogromna. No to może spędzimy tu trochę czasu, jak w takiej potężnej metroidwanii, słuchajcie. Jeszcze się okaże, że faktycznie będę po drodze dostawał nowe zdolności, jak w takiej standardowej metroidwanii. Nie mam tutaj żadnego ataku. Mogę skakać na głowę? Nie mogę skakać na głowę. Czyli raczej unikamy tu konfliktu. P2. Co? Aha, mogę... Dobra, to jednak przerzucę się na granie na klawiaturze. Nie ma dla mnie absolutnie żadnej różnicy. Tylko muszę sobie przestawić mikrofon teraz bardziej do was. Okej. Okay. Czyli tu mam mapę, tu mam przechodzenie. Okej, okay, spoko. Yeah. Dobra. Rozumiem, że gra zakłada, że pójdę w dół, skoro mi to podpowiedziała. Dobrze, niech tak będzie. Doskonale, dobra, idźmy w lewo. Fajne dźwięki, w ogóle bardzo przyjemna dla oka stylistyka. Taka w stylu takiego kolorowego Downwell. Nie wiem, czy mam jakieś porównanie, które będzie bardziej precyzyjne. Właśnie taki kolorowy Downwell. Aha, rozumiem, że muszę wyjść z pomieszczenia, żeby się pojawiła z powrotem ta półka. W prawo nie mam co iść, więc w lewo. Tak się spodziewałem, że to coś będzie. God damn, ile to jest opcji w ogóle. What the fuck, boss? Na banie? Tak, dobra, kumam. Czemu ja to zrobiłem? To nie było trudne. Dobra, jeszcze raz. Dawaj, bosicku.
Damy ci radę. Jump. Dobrze, fajnie, bo jest zmyślny ten boss, taki prosty na początek. Czy ja go zbugowałem i on... Tak, powinien mnie atakować. A, dobra, atakuje. Git. Ścieknięty. Jump. Szczołunia! Skyfish Aura. Aha, po prostu się pojawiły teraz te rzeczy. Dobra, okej. Okay. Znaczy rozumiem, że to jest forma umiejętności, ale spoko. Tak, to jest typowa Metroidvania zbudowana w tym świecie. Nie powiem, że po prostu Metroid, bo Metroid jest bardzo specyficzną grą o danej gdzieś tam w swoim środowisku. A nie, po co ja tu przyszedłem? A, nie wiem, po co tu przyszedłem. Natomiast, no jest to typowa Metroidvania i już taka całkiem spora z tego, co widzę. No zobacz, jak wielka jest ta mapa. Jak wielka jest ta mapa, nieprawdopodobna jest wręcz. Nie było mnie tam jeszcze, nie? Nie. To bonusowa area, widzę. Spoko. Zakładam, że tych rzeczy będę się mógł jakoś łapać w przyszłości, bo nie jestem w stanie teraz wejść na górę. Jedno czego, co lubię w nowoczesnych Metroidvaniach, czego tutaj nie ma, to przydałoby się, żeby można było kłaść znaczniki, nie? Żebym mógł wiedzieć, gdzie muszę wrócić i z czym. Na przykład w Hollow Knightie. Naprawdę to uważam, że to jest bez sensu, żeby te znaczniki były osobiście kładzione. Ale nie przeszkadza mi kładzenie ich też osobiście. Dobra, no to tak. No to w prawo. O, mogę w ogóle mieć otwartą mapę. Nice, nice. Dałoby się jakieś zmniejszanie, okej. Okay. Sklep! Mogę kupić kija. Dobra, czy oznaczył mi się sklep? Oznaczył, no proszę. Nice. Dobra, oznaczył mi się sklep. Czyli tu mam shop i generalnie mogę tu kupić kija. Nie mylić z samochodem. Czy ja mogę zrobić taki myk? Tak, mogę zrobić taki myk. I trzeba będzie go zrobić. Nice. Dobra. Tak, ja widzę, że coś tu na górę mogłem przejść. Z tymczasem nie wiem... O! 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 Nie wiem, czy była taka możliwość, bo nie byłem w stanie tak wysoko podskoczyć. Ej, ale a jakbym tu przyszedł zanim dostałem tę zdolność, to mógłbym tędy przejść? No nie mówcie mi, że tak mnie w konia zrobili. A jakbym tak... Ja nie mogę grać w Metroidvanie, bo ja uwielbiam te gry, ja uwielbiam Metroidvanie. Ja zwiedzam Metroidvanie tak potężnie. Potem robię 100%. Wiecie, jak mi było ciężko? Pierwsza gra w ogóle, w którą grałem na streamie, wy jeszcze wtedy oczywiście was nie było, to była tam ze 4 miesiące temu, jak wyszła w styczniu Prince of Persia w wersji metroidvaniowej. Ta The Lost Crown. Bardzo fajna gra też. No i to był pierwszy mój stream, takie rzeczy. Próbowałem ogrywać tą grę tak, żeby bardziej iść w stronę fabuły i trochę więcej zwiedzać pomiędzy streamami, ale tak nie mogłem się powstrzymać. Ja jestem takim cholernym ogromnym eksploratorem, że no to się nie da po prostu czasem. Dobra, chyba za wolno biegam, coś czuję. Jakiś dar by się tu przydał.
No, raczej nie dam rady. Przecież się okaże, że po prostu jestem słaby, ale wygląda mi na to, że nie dam rady. Przeskoczę to? Mogę spróbować, ale nie widzę tego, szczerze mówiąc. Chyba, że mogę skoczyć na rybkę. Dobra, okej. Okay. Mogę skoczyć na rybkę. Okej. Okay. Nice. O, tak po prostu? Bez bossa? Dash forward. Dobra, easy peasy. A tam jest przycisk. C. Czy to będzie boss? Nie, otworzyłem przejście. A, co ja odwaliłem. Dobra. O! God damn it! Chciałem rozwalić tę ścianę. Ja wiem, że tam można... O, tam coś jest, no. Czy mogę zrobić... Tam jest rzecz, ale ja nie mogę się zdaszować w górę potem. Kurde molno. Ten dasz coś mi przypomina. Ori, kto zna Ori? Oczywiście, że znam Ori. To jest moja, no nie wiem... Trochę mi się pozmieniało w tym czasie, ale chyba top 1 Metroidvania. Ona była taka... Taka przyjemna w zwiedzaniu. I taka magiczna po prostu, że chciało mi się... Nie wiem, czy chociaż raz użyłem szybkiej podróży w którymkolwiek Orim. Tak mi się przyjemnie chodziło od punktu A do punktu B. Chciałbym powiedzieć, że ulubiona gra, ale jedna niestety... Zrobiła mi na tyle siekę z mózgu, że dostała to zaszczytne pierwsze miejsce u mnie. Ale Ori absolutnie topka. Bardzo lubię tę grę, jest świetna. Twoją drogą, mam 11 monet. Można by zajść właśnie do ciebie. Chcę kupić. Purchase, tak. Kurde, to sterowanie mi się myli. No value anymore, however, its gleam is pleasant to look at. Okej. Okay. Coin piece. Coin. Dobra, no może kiedyś od ciebie coś kupię, ziom. Ajaj. Ajaj. No da, przecież wiem, że mogę to zrobić. Dam radę. No, no, powoli tylko. Nie. O, dałem. Wspaniale. No, tam na górze jest wyjście, ale musiałbym mieć jakiś wyższy skok jeszcze. Aha, czyli po prostu jeśli zbiorę całą walutę, to będę mógł... Okej, okay, kumam. No to w dół chodźmy. Jestem, dobra. A jak dostać się tam? Aha, od spodu w ogóle. Też nie byłem. O, to ma dużo sensu. To po prostu będzie przejście do innej lokalizacji, ale z innej strony nic nie straciłeś. No tak, tak to wygląda w sumie. Ale dzięki za info. Dobra. Tych piątek nie jestem w stanie zrobić samym daszem, więc... Dobra. Jest!
Tam jest jakiś warp zone. Chcę. Tam jest przycisk. O. Okej. Okay. Aha, wszystko fajnie, tylko ja teraz nie wrócę. Hej. Szlak. Ale do, to jest metoda, no. W tym szaleństwie jest metoda. Okej. Okay. Gdzie ja się znalazłem? Oh shit! Całkiem daleko bym powiedział. To jest jakiś secret room, co? Ten czarny pasek, 100%. Przesadziłem. Myślałem, że już sięgnę. Bosik! Chodź tu! Nie? Bosie! O, dziękuję! Cześć, miło cię widzieć. Okej, okay, dobra. W sensie, spodziewałem się, że zrobi dokładnie to samo, co poprzedni, ale... Dobra, czyli jak na czerwono to szczela, a jak na biało to daszuje. Chodź tu. No dawaj. Ziom. Bardzo źle. Strzałunia, man. Co to jest? Click the walls and jump on them. Oh yeah, I love that. Nice. Świetny. To był dźwięk z Pac-Mana. Słyszeliście dźwięk z Pac-Mana? No, nie przesadzajmy, generalnie to jest dość popularne. Wszystkie te mechaniki, które się dostaje, są dość popularne we wszystkich Metroidvaniach, więc nie wskazywałbym palcem na jedną konkretną. Ciekawe, bo to nie mogę spaść w dół, nie? Dwa. Dwa, jeden, dwa. Tam jest w ogóle przejście, widzę. Widzę tam przejście. O co chodzi? 2-1, 2-1. Pomijam ten. Tak. Ale złapałem się ściany, zapomniałem, że mogę znowu. No, dorwałem. Co ja odwaliłem? Halo. No czemu nigdy nie mogę na tej dwójce? O. Dwa różne pomieszczenia. Dobra, czyli muszę na jedynce. Wow. Oh fuck. Dobra, węże mnie zabijają, to ma dużo sensu logicznego ogólnie.
Ta mapa jest mega, to prawda. Będę porównywał do Ori oczywiście mechaniką. Nie no, w sensie śmiało porównuj, po prostu wydaje mi się, że Ori miał kilka takich mechanik, które były specyficznie jego i żadna z nich się tu jeszcze nie pojawiła. Raczej są takie, które w większości Metroidvanii się pojawiają. Dlatego mówię, że to niekoniecznie jest Ori. Bo zwyczajnie wydaje mi się, że każde Metroidvania ma te konkretne mechaniki, którymi się tu bawimy. Tu byłem. Jest. Dobra, mapa. Gdzie ja muszę iść jeszcze? Przydałby się dzwonek. Jest to dzwonek? No. Weźmy dwoma. Strzelmy w dwoma. Nie przegapcie odcinka. Strzelcie w dzwona. Jezu, pierwszy raz coś takiego powiedziałem. Wow! Tylko, że ja się tu zrypię, jak tu zostanę. Bo że mogę skakać po nietoperzu, ale strzelam, że nie mogę skakać po nietoperzu. Dokładnie, nie mogę skakać po nietoperzu. Mogłem skakać po rybach, ale nie mogłem skakać po wężach, więc ciężko powiedzieć, po czym mogę, a po czym nie mogę. Generalnie tutaj to średni pomysł, nie doskoczę. Dzwonek. A tu wcześniej spadłem już tu raz. A, bo w ogóle gra się zaczęła, jak byłem tam w tej części mapy. Pewnie muszę do niej koniec końców wrócić jakoś. A w sumie to ma dużo sensu, no. Widzisz, co ja bym bez ciebie zrobił? Ja bym to testował po prostu, no. Za każdym razem. Nic ciekawego nie kupię w shopie w tym momencie. Tego nie rozwalę. A, sufit mnie zabija. No fakt. Gdzie ja jestem? No co wy gadacie? Taki kawał drogi? Ale to jest kawał mapy. Ja cię sunę. Tego dzwonka też nie użyłem. Nice. A ja to jestem dobry w tę grę. Serio? Twardzicy są proste rzeczy. Sorry, takie skakanie od ściany do ściany jest moją słabością na klawiaturze, bo nie potrafię jakoś się skupić na tych przyciskach, jak to nie jest kciukiem robione, tylko dwoma różnymi palcami. No nie mogę teraz podskoczyć, bo zginę. O dobra, zgin. Muzyka przyjemna, ta muzyka chce mnie wykończyć. To jest taka... Taki puszczenie Happy Town Music, jak wszystko chcecie zabić, to... Ach, klucz zielony miałem, no. I ten klucz otworzy mi też tą jedną bramkę, którą widziałem, prawdopodobnie. Tam kiedyś bardzo daleko. Dobra, tu nie dam rady pójść w lewo, czyli idziemy w prawo. Nie będę robił wszystkich sekretów w tej grze, sorry, dopiero przeczytałem. Tradycyjnie raczej po prostu ją przejdę. Dobra. A potem zobaczymy. Bo żeby znaleźć sekrety, to będę musiałbym naprawdę usiąść i albo dużo czasu z tym spędzić, albo znaleźć je w internecie, żeby wam pokazać. A myślę, że mija się to... będę potrzebował podwójnego skoku. Myślę, że mija się to z celem. Dobrze, że mi się odnawia skok. Tylko ja się też zastanawiam, czy te sekrety są warte znalezienia. O, ale... No tak, wiedziałem, że będzie walka. What the fuck? A, widzisz? Nie ma za co. Nie, ja nie jestem takim completionistą, tak szczerze. Miałem taki etap, że chciało mi się robić platyny w grach, ale potem mi przeszło.
bo chyba nigdy nie byłem takim człowiekiem. Szczególnie, że żeby zrobić 100% w niektórych rzeczach, naprawdę trzeba się nastarać. I to są czasem takie głupie czynności. What? Aha, jak się zdaszuje, jak on jest w tej formie, to... Czy on po prostu się zdaszował dwa razy z rzędu? Okej. Okay. Tak, dwa razy z rzędu się zdaszuje. Okej. Okay. Dobrze, że zareagowałem na czas, bo bym zginął. Dobra, to będzie podwójny skok? Tak, super buty. Pegasus Boots. Wow. Ale jestem mucarzem teraz, słuchajcie. Mam double jumpa, nic mnie nie zatrzyma, nie zatrzyma mnie. Niczego mi nie będzie żal. Pójdę tak jak ty, tylko powiem, że to właśnie ty. No, mogę to spróbować zdobyć. Jak ja to zrobiłem bez double jumpa? A, tak to zrobiłem bez double jumpa. Kurde, jak człowiek... tu były jakieś przejścia, do których wchodziłem. Tak. Great. Tu nie mogłem. O właśnie, tu nie mogłem wejść. I teraz mam podwójny skok. Doskonale. Siup. Nie. Proszę wyłączyć ciemność. Będzie mnie denerwować. A, tu jestem. Dobra. To wiem gdzie. Spoko. Fajnie. Dobra, chopie. Dawaj mi coina. No. Hopie! Hopie! No. Mylą mi się przyciski. Dobra, ale to dobrze. Mogę się poruszać. Dobra, czyli muszę wejść. Aha, dobra, kumam. Czy ja mogę to zrobić? Aby na pewno. Okej, okay, dobra, udało się. Mhm. A, lubię. No nie, no przecież. To nie jest tak, że to mi się udało przypadkiem. Ja naprawdę umiem to robić. O, do. Specjalnie to postawili ten kolec, żebym sobie nie ułatwiał. Sprytny. Nice. Dobra, jestem teraz. Mogę iść tu albo... W... Dobra. A co będzie, jak tu zejdę? Dobra, wiesz, czego to wrócę. Tu jestem, dobra. Nice. To znaczy, że mogę iść w miejsca, w których nie, w które nie udało mi się wcześniej wejść. Zebrać coiny, dokładnie. Ale ukryty coin. A, to są moi martwi przyjaciele. Doskonale. Never gonna give you up. Zdziwię się, jak go teraz wam nie puściłem. Spoko. Zostałem zrickrollowany. Wszedłem do własnego statku kosmicznego. Oho. Ktoś tu się też obłowił w nowe... W nowe zdolności. Ja też chcę tak fajnie strzelać. O Jezus, nie zauważyłem tego.
Dobra, ziomeczko, dawaj. Jedziemy cię. Nie wiem, co mam ci zrobić tak na dobrą sprawę. Mogę ci na łeb skoczyć? A nie, bo ty robisz uniki, spryciarzu. A może się wdaszować w ciebie, co? Nie. Robisz uniki. Ignorujesz mnie. Dobrze, to będę robił uniki. Będę cię ignorował też. Dawaj, bo mnie nudzisz. O. A to mi daje bossem z dodatku do Hollow Knighta, tym takim szefem cyrku. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Ale on bardzo dużo kolców właśnie stosował, dużo ataków kolcami. Aha, myślałem, że teraz mogę ją zdzielić. Zaspoileruj mi Kamski, czy ja mam... A, mam skoczyć jej na łeb wtedy, dobrze. Ja się w nią zdaszowałem i dostałem obrażenia, bez sensu. Okej. W sumie to ma dużo sensu. Poprzednich bossów też obskakiwałem na łeb, więc w sumie czemu nie tego? No musiałem przez przypadek zeskipować, no może kliknąłem coś rzeczywiście. Trafiona. A, druga faza, a już chciałem mówić, strzałunia! Halo. Got you. Gotcha. Ona płonie. Ona płonie. Ja nie myślałem, że ja mam taką moc skakania. Mam taką siłę tarcia przy skakaniu. Wywołuję taką siłę tarcia przy skakaniu, że... No rozumiem, skoczyłem... W sensie wiem, dlaczego zginąłem, bo skoczyłem za bardzo pod kątem. Ale moim zdaniem to jest, spadłem na głowę, tylko pod kątem. To moja stópka na palcach jest gorsza niż moja stópka na pięcie? Moja stópka to moja stópka. Nie. Ja lecę, słuchaj, ja lecę brawurowo. Tylko muszę złapać jakiegoś ten pokusa, bo... Bo odwalałem jakąś manianę przez chwilę. Dawaj z tymi kolcami. No dawaj! No co ty tak skaczesz? Widzisz, że jesteś niebezpieczna, co? Up. Dobra obrona! Dobra obrona! Ale najlepszą obroną jest atak, moja droga. Ugryzła cię w stopę. Bye. Dwa strzały. Płoń. Dobrze, płoń. Wow, halo. Okej, okay, faktycznie wcześniej mi się nie trafiały ataki aż takie potężne. Dobra. Jump. O. Dobra, chill. Gin! Mwahahaha. O, otworzyło się. Mogę ją dobić jakoś?
Reaper Ship. A nie wcisnąłem. A, tak. Reaper Ship. Dzięki za GG. Ej, ale to była złożona, dobrze zaplanowana. W ogóle mapa, to nazwałeś to Wilgax grą w grze i to jest bardzo dobre określenie na to, bo no dosłownie to tym było. Jeśli można nazwać jakąś starą Metroidvanię, typu właśnie pierwszy Metroid, no bo wydaje mi się, że można to nazwać taką pierwszą Metroidvanią na dobrą sprawę, no to to, powiedzmy, było na dobrym poziomie. Było oczywiście dużo krótsze niż pierwszy Metroid, ale no jest dalej mapą w Geometry Dashu, więc jestem pod wrażeniem, że coś takiego mogło tutaj powstać. Jestem też ciekaw, czy mógłbym ożywić tych dzieciaków, gdybym na przykład przeszedł to szybciej, tak jak pierwszego Metroida, gdzie można było bardziej rozebrać Samus, jeśli przeszło się grę wystarczająco szybko. Hmm?